już nasz czwarty wyjazd właśnie z absolwentami, z rodzinami. Najliczniejszy, bo byliśmy w 44 osoby. Mamy okazję poznać innych uczestników, właśnie innych inwestorów, ich rodziny, porozmawiać sobie o wielu innych rzeczach, czym się zajmują na co dzień, a nie tylko nieruchomości. Natomiast dzisiaj zarządziliśmy, że jest dzień nieruchomościowy i mieliśmy dwa spotkania takie po dwie godzinki, gdzie mogliśmy sobie jeszcze też nagadać się o nieruchomościach dodatkowo. Jest tu wystarczająco fajnie, żeby przyjechać i poza tym specjalnie do towarzystwa. To bardzo cenię sobie towarzystwo, te wspólne nasze wycieczki, gdzieś tam wyjazdy, zdjęcia, przebywanie przy basenie. Ja nie wiem, właściwie to jest wszystko fajne, no bo tak jedziemy w grupie, było nas 44 osoby. No więc byliśmy taką znaczącą tutaj grupką, widoczną dosyć. Każdy sobie robił co chciał, natomiast leżakowanie obowiązkowe wieczorem się odbywało codziennie, także no cóż, trzeba tu być. W tym roku postawiliśmy typowo trochę na leniuchowanie. Oczywiście zaliczyliśmy Siam Park, także to było coś fajnego, więc no zastanawialiśmy się nawet, czy nie powtórzyć dwa razy, ale dużo faktycznie w tym roku odpoczywaliśmy typowo, tak, czyli leżeliśmy, skorzystaliśmy z atrakcji hotelowych, no i też zaliczyliśmy atrakcje typu właśnie, ja zaliczyłem paralotnie. Tu nie jedziemy tylko po to, żeby oglądać, żeby zwiedzać, ale pojechaliśmy po to, żeby być razem, tak? Żebyśmy byli wszyscy razem, wszyscy ci, którzy chcą uczestniczyć w takiej imprezie. I tak naprawdę to jedzie się dla tych osób, które są w grupie. Jeździmy dla siebie po to, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, żeby się cieszyć tą naszą znajomością i tymi naszymi kontaktami. Zdecydowaliśmy się ponownie na przyjazd na Tenerife, ponieważ bardzo nam się podobał wcześniejszy wyjazd. I sądziliśmy, że ten będzie równie dobry jak ten poprzedni. I oczywiście nie zawiedliśmy się w swoich oczekiwaniach. Wyjazd jest i był cudowny. Bardzo nam się spodobała, więc pewnie chęć powrotu tutaj to raz, a dwa, no chęć spędzenia czasu wspólnego, nie tylko na zjazdach, bo tam wiadomo, że czasu zawsze brakuje w takim właśnie gronie osób, które no już dosyć długo się zna i no mamy jakieś wspólne zainteresowania dotyczące właśnie nieruchomości. Z naszą trójeczką to tak trochę odpoczywaliśmy, trochę jeździliśmy, byliśmy w Loro Parku, byliśmy w Aquaparku, prawda? Zjedzaliśmy sobie tutaj lokalnie, no i przede wszystkim baseny, tak? Bo dzieci o tej porze roku to była najlepsza zabawa, to były baseny. Było bardzo fajnie, bardzo dla mnie najważniejsze był all inclusive. Że zrelaksowaliśmy się wszyscy, prawda? Odpoczęliśmy, opaliliśmy, wypływaliśmy i fajnie tak sobie już wracamy do domu, tak? Wypoczęci wszyscy.
No dużo czasu poświęciliśmy dzieciom, bo ostatnio było troszeczkę kiepsko u nas z czasem, więc dużo czasu spędziliśmy z dziećmi. Znaleźliśmy czas na wszystko, i na leżakowanie, i na spędzenie czasu bardziej intensywnie, było bardzo fajnie. Wziąłem udział we wszystkich możliwych wycieczkach, czyli Siam Park, Loro Park, Maska i Wulkan Teide, a dzisiaj jeszcze objazdówka, także no, nie mogę sobie niczego żałować, naprawdę dobrze wykorzystany czas. Mieliśmy zawsze rezerwację stołu, wszyscy razem przy ogromnym stole 44 osoby razem z dzieciakami, żeśmy siedzieli. Wzbudzaliśmy troszkę zainteresowanie innych turystów, bo w zasadzie takie grupy w takie miejsca nie przyjeżdżają. I zawsze siedzieliśmy długo, rozmawialiśmy, no naprawdę super i jest to, myślę, że genialny punkt dnia, który powinien być już kontynuowany w przyszłości. No, wiedzieliśmy, że towarzystwo będzie przednie i przede wszystkim, że jedzie dużo dzieciaków, więc mając dwójkę niesłabych chłopaków, wiedzieliśmy, że będzie czas też dla siebie. One będą się bawić w towarzystwie innych dzieciaków. No i że też jedziemy w miejsce, które będzie przystosowane dla dzieci, bo o tym się mówiło, że to będzie konkretnie właśnie miejsce z basenem, z może jakąś salą zabaw, i to przeważyło na pewno.